O, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mamy tak dużo miejsc siedzących. Mam nadzieję, że nikt nie musi wstać, ponieważ dzisiaj bardzo wiele spektakli na festiwalu Akcept. Brawo! Mam ogromny zaszczyt powitać Państwa i przyjemność powitać Państwa na 6. festiwalu Akcept. Ja się bardzo cieszę, że tu jestem, że Wy jesteście, że możemy to po raz kolejny przeżyć wspólnie. A więc otwieram po prostu najzwyczajniej w świecie 6. festiwal Akcept właśnie w tej chwili. Już po raz 6. odbył się w gdańskim Dworku Artura festiwal Akcept. Majowe święto osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich przyjaciół pokazuje, że sztuka jest na wyciągnięcie ręki i każdy może być jej twórcą i uczestnikiem. Jest to także zachęta do refleksji i dyskusji nad zjawiskiem inności i różnorodności wpisanych w przestrzeń życia codziennego. Festiwal rozpoczęła akcja teatralna trójmiejskich teatrów pokazywana w ramach grupy Implus. Teatr Biuro Rzeczy Osobistych z Gdyni pokazał spektakl W poszukiwaniu Lailoni, a Teatr Razem i Remont Pomp z Gdańska opowiedział, jak Guillaume został starszym panem. Spektakle są, w zasadzie mogę powiedzieć o moim spektaklu, nawiązują do bajek profesora Kłakowskiego, takiego zbioru bajek z Królestwa Lailoni. Akurat dla mnie, czy dla mojego zespołu, ponieważ czytaliśmy wspólnie te bajki, okazała się ta bajka najbardziej jakby otwarta, to znaczy dawała nam szerokie pole działania. Tak naprawdę poszukiwacie Lailoni mogą wszyscy, mogą wszędzie i mogą na 100 różnych sposobów. I ponieważ chcieliśmy stworzyć taki teatr wyobraźni, postanowiliśmy skorzystać z tej, a nie innej właśnie bajki. Nasza bajka jest takim wprowadzeniem do tego zbioru i jednocześnie też wprowadzeniem, takim powiedziałbym intro teatralnym do spektaklu, który przygotował Jarek Rebeliński wspólnie z zespołem Remont Pomp i zespołem Razem, Teatr Razem. Cały spektakl był inspirowany tekstem Leszka Kułakowskiego, są opowiadania o Lailoni, cykl opowiadań, a my wzięliśmy właśnie na warsztat, jak Guillaume został starszym panem. Opowieść, tak jak to bywa u Leszka Kułakowskiego, jest troszeczkę o rolach, jakie odgrywamy w życiu, o tym, jakie chcielibyśmy odgrywać i na podstawie tego spektaklu jest to młody człowiek, który pragnie zostać starszym panem. Nie będę opowiadał, czy mu się udało, czy nie, jakie były wyniki tego, ale próbował i można to zobaczyć podczas spektaklu. Naprawdę to w ogóle po raz pierwszy pracujemy z tekstem, od początku do końca, gdzie opowiadamy całą spójną historię, tak jak to było w tekście. To troszeczkę wzięło się z tego, że już od jakiegoś czasu mieliśmy potrzebę, żeby nie wymyślać całego spektaklu od podstaw, tylko po prostu zainspirować się tekstem. A Jarek Rybliński właśnie bardzo często inspirował się Kołakowskim i uznaliśmy, że jest to dobry wybór dla teatru. W kolejnych przedstawieniach główną rolę odgrywał taniec. Zobaczyliśmy pokaz tancerzy z warsztatów terapii zajęciowej z Gdańska pod tytułem Ja w tańcu, występ grup tanecznych Duty Wine, Backside, Street Stage Project oraz grupy tanecznej z Fundacji Miki Centrum zatytułowany Taniec to nasza pasja. Jako ostatni wystąpił zespół Pieśni Tańca Gdańsk, który przedstawił Kujawiaka z oberkiem do muzyki Tomasza Kissenwetera. Tytuł w ogóle spektaklu jest Ja w tańcu, czyli wyraża każdego jakby osobowość z tancerzy. Muzyka była
zróżnicowana. Ja na przykład tańczyłam balet, potem był Michael Jackson, ABBA, czyli próbowałam wydobyć z każdego z tancerzy, czyli właśnie z uczestników warsztatów terapii zajęciowej, taką ich osobowość. Najpierw obserwowałam, do jakiej muzyki lubią tańczyć, do jakiej muzyki dobrze się tak ruszają, do jakiej muzyki dobrze się czują. I potem właśnie zrobiłam taki miks, żeby połączyć to wszystko w jedną całość. Żeby oni się dobrze bawili, a zarazem to jest też oczywiście praca, duża praca, ponieważ praca z muzyką, praca z rytmem, praca ze sceną, wszystko, po prostu wszystko dla mnie. To nie były spektakle, tylko to były pokazy taneczne, grup tanecznych, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Były to grupy z Mrowiska, z Nowego Portu, ze Szkoły Podstawowej 65, ze sceny muzycznej, dziewczęta dorosłe, oraz takim naszym punktem, głównym punktem był pokaz taneczny grupy osób z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną z Fundacji Miki Centrum. I był to taniec Bollywood. Zespół Pieśni i Tańca Gdański istnieje tutaj bardzo długo, bo już od 1973 roku, z przerwą co prawda. Ja z grupą pracuję od roku 2000, czyli no już też kilka ładnych lat. Jest to młodzież z okolicznych osiedli. Tańczymy tańce ludowe głównie. Dzisiaj przedstawiliśmy Kujawiaka z Oberkiem, przepięknego uważam, i do przepięknej muzyki Tomasza Kizewę, teraz płyty tańców polskich, ze suity tańców polskich. Ostatnim punktem programu w Dworku Artura był koncert zespołu Remont Pomp, a wieczorem w gdańskim klubie Miasto Aniołów odbyła się impreza integracyjna dla uczestników festiwalu.